Dzisiejszy film będzie budować Grimace'a oraz McDonalda. Ale ja będę oszukiwał używając niedozwolonych komend. Tylko błagam widzowie, nie mówcie nic mojemu przyjacielowi, że cheatuję. Hej Dizio. Hej Nono. Co to tutaj jest za straszna postać na tych obrazach? O mój Boże, to jest Grimace, widzowie. Także słuchajcie, dzisiaj ma urodziny, możecie mu złożyć życzenia. I właśnie tutaj na jego cześć powstał Grimace Birthday Shake. Jest naprawdę przepyszny. Dobra widzowie, także Dizio już nas oczywiście nie słyszy. I teraz użyjemy specjalnych komend, aby właśnie wkleić tutaj McDonalda oraz Grimace'a, którego właśnie macie tam. Także wchodzimy sobie tutaj w to miejsce i piszemy paste. Dobra, cyk. Zobaczcie, jaki McDonald's się wkleił. Nawet jest tutaj napisane MC Donald's. No naprawdę jest on potężny, widzowie. Także teraz widzowie, pora wkleić sobie właśnie Grimace'a. Polecimy sobie tutaj w to miejsce, no i wpisujemy właśnie paste i zobaczcie, jaki on jest duży. O mój Boże. Także właśnie tu mamy McDonalda, a tam dalej mamy Grimace'a. Zobaczmy teraz, co w ogóle w tym McDonaldzie się znajduje, bo tu nie wchodziłem. O mój Boże, jaki on jest duży. Zobaczcie, tutaj jest ta kuchnia z McDonalda, w której właśnie są robione na przykład te pyszne hamburgery albo szejki. A tutaj widzę, że mamy miejsce do jedzenia, ale to wygląda troszeczkę słabo. Jest na przykład tutaj w tych krzesełkach, damy takie krzesełka Grimace'a. Zobaczcie, jakie są fioletowe, fajne. No i cyk, wszystkie krzesełka zostały podmienione, ale jeszcze tutaj stoliki, patrzcie, zrobimy sobie właśnie nie takie fioletowo-różowe. O mój Boże, zobaczcie, jak to teraz ślicznie wygląda wszystko. No i tutaj jeszcze w tym miejscu podmienimy sobie właśnie podłogę, żeby nie była tutaj brzydka ze stołna, tylko właśnie taka fioletowa, ładna. Patrzcie, jak to teraz wygląda. A teraz zrobimy niesamowicie trudny parkour dla Dizia. Tutaj właśnie przy wejściu zrobimy sobie właśnie parkour, więc zaczniemy może od jakichś fioletowych bloków. Dobra, weźmiemy sobie na razie fioletową wełnę. Dobra, tutaj będzie się to zaczynało i jakoś tutaj sobie szło. Dobra, może taki potrójny skok na razie. A w kuchni zrobimy sobie tajemne przejście z dźwignią, ale musimy tutaj właśnie wszystko zakneblować kratami, żeby Dizio na pewno się tam od razu nie dostał, bo właśnie jego zadanie będzie się dostać do kuchni. No właśnie, coś takiego. I teraz damy sobie tutaj, wykasujemy w ogóle tą część czerwoną i zrobimy sobie możliwość przejścia tutaj u góry. No i zaraz widzowie powiecie, że oczywiście Dizio mógłby przejść tędy, ale nie, 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 wszystko tu podpalimy, zobaczcie to. Oczywiście nic tutaj się nie podpali, ponieważ jest to na naszym świecie wyłączone, więc to się będzie paliło tutaj w tym miejscu bez końca. Tak jak powiedziałem, będzie to naprawdę dziwny parkour, więc damy tutaj sobie lawę, zobaczcie to. Tutaj w tym miejscu wywalimy sobie tą kratę, set 0, i tutaj pójdziemy sobie troszeczkę dalej z parkurem. Dobra, gdzieś mniej więcej tu i damy tutaj takie zwisające łańcuchy, żeby wyglądało to naprawdę epicko. Dobra, także jeszcze tutaj sobie dorobimy jeden skok właśnie gdzieś chyba w tym miejscu. Dobra, no i tutaj ostatni skok damy sobie z diamentowego bloku, właściwie to z diamentowej rudy. I tutaj z diamentowej rudy Dizio już będzie mógł sobie przeskoczyć właśnie tutaj do kuchni. Natomiast tutaj w kuchni będzie musiał znaleźć tajną dźwignię, która właśnie umożliwi mu przejście do labiryntu, który zaraz zbudujemy. A tą dźwignię właśnie schowamy o może gdzieś tutaj. Dobra, myślę, że w tym miejscu będzie git. Albo nawet tutaj jest jakieś takie tajemnie zaplecze. Dobra, zrobimy sobie tutaj, postawimy tą dźwignię i obtoczymy ją trapdorami. Słuchajcie widzowie, jednak zmieniam zdanie. W tym miejscu damy sobie jednak guziczek, a może nawet taki z drewna. Dobra, jego też tutaj naturalnie obtoczymy. A tutaj za nim damy właśnie redstone, który doprowadzi właśnie tutaj do tłoka. Tutaj jakiś przekaźniczek sobie damy. No i oczywiście musimy to wszystko zamurować. Dobra, możemy to już ze stołna zrobić. No i teraz zamurujemy sobie właśnie te ściany, żeby Dizio na pewno nic nie podejrzewał. Dobra, i właśnie tutaj jak się będzie klikało ten guziczek, to zabierze właśnie ten blok, a tam będzie labirynt. No i w tym miejscu będzie labirynt. I damy sobie teraz set 0. Tutaj będzie wyjście z tego labiryntu. Okej, tutaj. A tutaj będzie właśnie wejście. I sobie tak zrobimy, żebyśmy na pewno wszystko widzieli, jak Dizio to przechodzi. Więc damy sobie na razie coś takiego. Tutaj sobie damy jakąś inną drogę. Oczywiście ta prawa będzie zawsze poprawna, ponieważ ja zawsze wybieram prawo. Także widzowie, pora jeszcze obtoczyć tutaj właśnie wszystko w tej glazurytowej, fioletowej terakocie. Dobra, damy sobie teraz oczywiście walls i wkleimy. Okej, idealnie. Jeśli chodzi o podłogę, to naturalnie zrobimy sobie to samo. No i z sufitem naturalnie też. Ale żeby nie było, że ten labirynt jest taki prosty, to na przykład tutaj damy sobie lawę i będzie musiał
chciał Dyzio to przeskoczyć. Tutaj damy sobie na przykład jakąś pajęczynę. Tutaj kolejną po środku. Tutaj kolejną, albo też gdzieś lawę jeszcze jedną, dobra, tu. A tu na tym zakręcie to w ogóle damy spadek na sam dół, żeby na pewno Dyzio tego nie przeżył. Okej, następnie po wyjściu tutaj rozpocznie się kolejny parkour, który wyprowadzi już Dyzio na zewnątrz. Tutaj pora to setować na razie, dobra, set 0. Aby Dyzio mógł w ogóle jakoś przeskoczyć, dobra, tu. Kolejny skok będzie tu, okej, potem tutaj. Następny skok zrobi sobie tu. No i tutaj będzie ten ostatni, który wyprowadzi go już na zewnątrz. Tak, właśnie tutaj drabinkami, okej, na samą górę. Następnie wyjdzie sobie tutaj, okej, tędy. I zrobimy teraz armatę z TNT. Bloki potrzebne do tej armaty to oczywiście dozownik, przekaźnik, pewnie też dźwignia. Co ciekawe, woda, ale tak właśnie, woda nam potrzebna, dobra, TNT. Także właśnie tutaj armata powstanie. Dobra, musimy wykasować jednak te dywaniki. Okej, świetnie, i tutaj postawimy sobie 3 dozowniki po każdej stronie. Także w tych miejscach jeszcze postawimy sobie bedrock. Tutaj oczywiście też, a na górze musimy dać właśnie tutaj redstone'a na tych dispenserach. A następnie tutaj dźwignię. Okej, teraz wylejemy sobie wszędzie wodę. I w każdym z tych dispenserów musimy właśnie dać z postaku, postaku TNT. A więc uwaga, będę się wystrzelał z tej armaty, więc przygotujcie się naprawdę, bo to będzie coś epickiego. Dobra, klikamy, cyk. Zobaczcie, jak nas wystrzeli, dobra, okej. O mój Boże, jak poleciałem! Co jest? Wściął, rozwalę sobie głowę! Ale dobra, złapałem się tutaj idealnie w locie. No i w tym miejscu musimy wybudować jakiś, pewnie szlam tutaj. Dobra, poczekajcie, damy sobie fioletowy beton. No i gdzieś właśnie w tym miejscu wybudujemy sobie ten szlam. Dobra, damy sobie właśnie tutaj 4×4. A następnie wystrzelimy się jeszcze raz, bo to jest takie fajne. I właśnie zobaczymy, czy trafimy idealnie ten szlam. Okej, co jest? Nie, widzę, ja tam nie dolecę. To jest niemożliwe. Także jednak musimy to przysunąć. Dobra, poczekajcie, zrobimy, aj nie tak. Zrobimy sobie gdzieś tutaj. Okej, zrobiłem właśnie tutaj dużo bliżej. No i wystrzelimy się już teraz ostatni raz, żeby sprawdzić, jak to właśnie działa. Dobra, cyk, okej, zobaczcie, jak mnie wywali, dobra. Cyk, dawaj do góry, a mój Boże. No wlecimy w to, czy nie? O mój Boże, widzowie, chyba dalej nie. Znowu tam przybliżamy. Więc w momencie, gdy już się odbijemy właśnie od tego tutaj, to trzeba zrobić następny, właśnie tutaj następną trampolinę. Damy ją sobie ciutkę wyżej. Dobra, mniej więcej gdzieś tutaj. No i ostatnią gdzieś w tym miejscu. A teraz zrobimy takie właśnie miejsce i zrobimy tutaj wodę, wylejemy, okej. Cyk, 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 dobra, mamy wodę. A tutaj zrobimy dalszą część parkoura, którego Dyzio, o Jezu, będzie musiał właśnie tutaj przejść, okej, tędy. Dobra, tutaj sobie wskoczy właśnie w to miejsce, dalej tędy, okej, tu. I teraz damy sobie właśnie parkour z drabinkami. Cyk, 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 cyk. Damy mu tutaj teraz takie utrudnienie, że zrobimy sobie tutaj skrzyneczkę. Czekajcie, o, w tym miejscu damy mu jedną perłę i Dyzio będzie miał jedną próbę, żeby właśnie trafić tutaj w to miejsce tą perłą. Okej, właśnie w to miejsce. Następnie dalej wejdziesz sobie po tortach urodzinowych Grimace'a. No i potem już przez ostatnią część parkura. No i oczywiście prosto na samą, na sam właśnie szczyt głowy ciastami. No i tutaj widzowie, na samym szczycie głowy Grimace'a postawimy sobie skrzynkę i damy Grimace Shake. Ponieważ jest pyszny, więc Dyzio sobie go wypije. Dobra Dyzio, koniec czasu. Dobra, no, no to chodź najpierw do mnie. O mój Boże, no dobra, mam się obrócić? No odwróć się i chodź. Okej, no ile jeszcze mam tak iść? No już stój, odwracaj się. O kurczę, jaki McDonald's w ogóle, jaka M-ka tutaj na znaku. Dobra, to oprowadź mnie. Tak, no to tu jest taki McDonald's. Dywaniki oczywiście fioletowe, tak jak Grimace lubi właśnie. No i tutaj stoliki, można sobie usiąść. Ej, czekaj, a gdzie jest Grimace? No nie ma. Tutaj tylko jest kuchnia i to tyle, Nunu. Ale jak to nie ma? No śmiesz mi Grimace'a budować, Dyzio. Nie, McDonald's. A może jest gdzieś jakieś tajemne przejście? Podpowiem ci, że w kuchni. W kuchni. No nie wiem. Może w tym grillu? Nie, nic nie ma. Nie skacz tu po jedzeniu, Nunu. Złaź stąd. No dobra, okej. To... O mój Boże, czy ja spadłem?
Zapomniałem, co jest! Dobra, na wodę! Padłeś do ogromnego parkouru! O mój Boże, tam chyba jest Grimace! Dobra, poczekaj, to muszę teraz w takim razie przejść tego parkoura. Dobra, cyk! A! Co? Przenikający blok! Coś ty zrobił! Wiedziałem, że się pośpieszysz i wpadniesz do środka. To jest takie proste, musisz iść po prostu tak. No dobra, ale w takim... O kurczę, dobra, udało mi się to. Rozdrobinki. Dobra, hop, okej, okay, dalej. O mój Boże, ty oszalałeś? Dawaj, dasz radę. Przecież tam jest dosłownie ten taki jedno szkiełko. Dobra, hop. A nie, czemu ja się odbiłem? Przypadkowo. Ale ty, Nunu, jesteś bambikiem. Nie wyzywaj mnie, nie jestem bambikiem. Okej, okay, już wróciłem do tego miejsca. Cyk. I teraz, dobra, na to ciasto udało mi się. To są torty Grimace'a? Nie jedz ich. Nie, nie będę ich jadł, że chyba nawet nie mogę, bo mam pełny głód. Dobra, okej. Okay. Dobra, miam, miam, miam. Ej, zjadłeś cały tort, Dyzio. No sorry, Nunu. Byłem taki głodny, tego też muszę zjeść. Nie mogę się oprzeć tym tortom. Wskakuj, miam, miam, miam. No dobra. O, co jest? Co mnie atakuje? Przecież to przed chwilą był blok. Boże święty. O mój Boże, tu jest netherite'owa zbroja. Ubieram ją, widzowie, całą. Szybko, bo oni się biją. O mój Boże, dobra, czekaj, teraz którego atakować? Tego zombiaka, ponieważ jest bardziej potężny. O mój Boże, mój miecz podpala, widzowie. To będzie za łatwe. Sami się zaczęli bić, Dyzio. O mój Boże, zombiak rozwalił szkieleta. A, co ty, oszalałeś? Dobra, wróciłem tu. O mój Boże, został tylko jeden szkielet. Ile tu jest w ogóle części, Dyzio? Au. Dawaj go, Nunu. Nie, no nie wiem, czy sobie w ogóle poradzę. Przecież on bije tak dużo, on mnie jeszcze odpycha. O, dobra, jest. Udało mi się. Dobra, czekaj, zjem teraz refilkę, żeby się na pewno nie spalił. Okej, okay, przechodzimy dalej. I co tutaj będzie w tej skrzyni? O mój Boże, to perły. Pokażę ci, gdzie masz rzucać. Najpierw musisz rzucić tutaj, Nunu. No dobra, cyk. Teraz musisz rzucić tutaj, w to miejsce. Ale jak ja mam to trafić? Tam nie ma nawet murku żadnego, którym się mogę zaczepić. A może rzucę od razu tutaj? O mój Boże, nie. Czekaj, no co? Nie rzucaj. No Dyzio. Nie oszukuj, Nunu. No dobra, to już się dostałem tu. To w takim razie lecimy tutaj. Staj, Nunu, bliżej tej krawędzi do tej ścianki. Ale której? I co? I zabierzam się na bloku. Nie, no to jest Ghost Block. No dobra, to chodź teraz tutaj. Tylko trochę ci utrudnimy zadanie. A co jest? O mój Boże, już mam dosyć umierania, widzowie. Teraz rzucamy ostatnią perełkę. Okej, okay. Co? Przeniknąłem prawie przez blok. O mój Boże, jaki Grimace. Tak, ile ciasta, zobacz, możemy jeść do syta. No ja już jestem najedzony. Ale tutaj jest 3 Grimace'a. O mój Boże, muszę to wypić. O nie, jaki on był pyszny. Tak, ja też bardzo go lubię. Okej, okay, Dyzio, czy ty jesteś gotowy na to, żeby zobaczyć moją budowlę? Tak, jestem gotowy. Okej, okay, dobra, więc uwaga, teraz wpisujemy komendę set 0. Zobacz to. To to jest za soczysty Grimace. Ale jaki on jest wielki, ten McDonald. Ale no, mój McDonald był lepszy, taki kolorowy. Haha, nie, mój jest lepszy i zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. Dawaj, podejdź tutaj. Dobra, a co to za pachołki? Nie wiem, uważaj na przejście, wiadomo, o co chodzi. Czemu ten McDonald się pali, Nunu? Haha, no bo to jest specjalny McDonald. To jest naprawdę specjalny McDonald, Nunu. Trochę jak ty. A więc twoim zadaniem jest dostać się do kuchni. Bo tak coś tutaj pachnie, bym sobie przekąsił. Ale to nie chcesz przejść parkoura? Nie, idę do kuchni. Aha, no to nieźle. No to powodzenia ci życzę. No nie, chyba cię spalę. No i dobrze ci tak, oszuście. Oszukiwałem, ja byłem głodny. No to co, Dyzio, w końcu będziesz chciał przejść parkoura? No, ale mam jeszcze jeden pomysł, a może bym... O nie, czemu to spada? Haha, nie przedostanie się przez tą ścianę. A jakbym skoczył tu i teraz tą kratę jakoś rozbił? Ech, Dyzio, czy ty się nigdy nie nauczysz? Idę do jadalni. Co ty wyrabiasz? Nie wiem, ja chcę tu zostać. Nie, masz przechodzić parkoura. Nie, co ty robisz? Dobra, Nunes, to ja przechodzę. No dawaj. No dawaj, dawaj, Dyzio, próbuj, to są naprawdę ciężkie skoki. No widzę i te łańcuchy w środku. O, i, a nie. Dobra, to skoczę tam. Co to, diamencik? Muszę go mieć. Nie, nie kop go, Dyzio. Muszę go wykopać. Ale Dyzio, jak ty go wykopiesz, to spadniesz do lawy.
spadamy! Nie spadnę, ja muszę mieć ten diamencik. O mój Boże, jakie ty głupoty robisz w tym momencie, zobacz jeszcze co. Jeszcze trochę. Diament, gdzie on jest? O mój Boże, widzowie, jak on jest głuptasem. Jak ja mam tam skoczyć, przecież tam się pali. No tu, ale nie, tutaj, do kuchni dawaj wskacz. O, jestem. I teraz uważaj, Dyzio, musisz znaleźć tajemniczy przycisk, który umożliwi ci przejście do następnego poziomu. Właśnie, szukam tu po wszystkim, ale tu jest dużo rzeczy do otwierania, uwielbiam otwierać. Poczekaj, masz znaleźć przycisk, a nie kurczę klikać w trapdory. No ale ja nie widzę żadnego przycisku tutaj. A może z tej strony tutaj jakoś, gdzie ja jestem? No szukaj, Dyzio, musisz w końcu to znaleźć. No właśnie, szukam, ale nie widzę tutaj nic, jakieś światełka tutaj, a może gdzieś u góry? A może a jest, nie. Czekaj, Dyzio, a może gdzieś jest zamurowany? Zamurowany? To kopię tego bedroka. Czy ty jesteś nienormalny? Nie, mi chodzi na przykład z jakimiś trapdorami na przykład. O, przycisk! A, spadłem! Dobrze, i teraz masz labirynt, Dyzio, więc powodzenia ci życzę. Przeskoczyłem, uwielbiam labirynt, jestem w to taki świetny, zaraz znajdę wyjście. Nie, Dyzio, nie znajdziesz nigdy go. Już widzę drabinę i ominąłem lawę, hurra. O nie, jak ci szybko to zajęło, dobra. No to w takim razie masz tutaj kolejny park. Ale to jest łatwe i teraz tutaj no, ty pajacu. Jak ty mnie nazywasz? No bo mnie zdenerwowałeś. Dobra, przepraszam, już cię tu tepam. Gdzie ja miałem i zgubiłem się? Tędy tu. I teraz właśnie na ten stolik i tam dalej masz parkura z fioletowego betonu. Udało mi się przejść tego parkura, jestem już na górze. Oj, ale czy tu stoi jacuzzi? Ja muszę być w tym jacuzzi. Ale super, jak tu cieplutka woda jest. A to nie jest takie normalne jacuzzi, Dyzio. Staj po samym środku. A co, bąbelki będą? Zobacz co będzie. I uciekam. Nie, co ty robisz? Przyszedłeś skoczyć do tego basenu. Nie lubię takich basenów, no ja nie chcę tu iść. Ale poczekaj, czekaj. Patrz, słuchaj, to jest tak naprawdę taka wielka trampolina. Zaraz ci to pokażę, ale musisz najpierw założyć tą zbroję. No dobra. No to dawaj, Dyzio, w końcu do tego jacuzzi. Wchodź tutaj. Dobra. Okej, dobra, także 3, 2, 1, startujemy. No to lecę. Patrz. Ale mnie wystrzeliło. Dobra, trafiłem. I teraz tutaj i do wody. Ha, dokładnie tak, gratulacje. No i teraz uwaga, musisz przejść ten parkour do samego końca. Dobra, a spadłem, ratunku. O nie, Dyzio. Dobra, robię te drabinki, one są za proste dla takiego nosa. A tak, na pewno są za proste. I cyk, udało mi się. Gratulacje, masz teraz tutaj perełkę. Mam tylko jedną perełkę, to patrz na to, Nunu. Dobra, rzucam. O, jestem. Ciasto, muszę zjeść ciasto. Nie jest ciasta, to są torty Grimace'a. To ja go znajdę, ale zjem te wszystkie torciki. Nie jest mu tortów, tylko przechodź parkura. No dobra. O mój Boże, jesteś takim prosem. Ja wiem, Nunu. Także, Dyzio, już jesteś praktycznie na samym końcu. I zobacz, co tutaj jest. Grimmy Shake. Ale sobie go wypiję. Muszę odejść, ale dobre. Nigdy nie piłem takiego dobrego szejka. I teraz tak. Na przegryzkę. Też go uwielbiam. A wam, widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie właśnie na filmy, które właśnie wam się wyświetlałem na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, subskrybujcie kanał. A my się żegnamy, pa pa. Pa.